Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz 9 głównych powodów, dla których warto kupić nieruchomości dochodowe? Jest ich więcej, a my chętnie takimi informacjami z Państwem się podzielimy. Po prostu skontaktuj się z nami. Kiedy myślisz o Polskiej Credit Union, myślisz zapewne o jednym z naszych oddziałów. I słusznie. Ale czy wiesz, że dzięki internetowi nasza Credit Union może być praktycznie wszędzie? Wystarczy, że zalogujesz się na naszą stronę polcu.com swoim telefonem albo innym urządzeniem, a będziesz mógł korzystać z naszych usług z każdego miejsca i o każdej porze. Dlatego następnym razem, gdy będziesz planował płacić rachunki, przesłać pieniądze, wpłacić czek czy dokonać innej transakcji, pamiętaj, że możesz zrobić to szybko i wygodnie, nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Od dziś korzystaj z naszych usług z każdego miejsca i o każdej porze, nawet ze swojej ulubionej ławeczki. Polish Credit Union. To ma sens. Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już jutro na kanale YouTube Polskiej Opery Królewskiej będzie można wysłuchać i zobaczyć prawykonanie wersji koncertowej opery Hiob Krzesimira Dębskiego, w której wykorzystane są teksty Karola Wojtyły. Ja sam napisałem dramat nowy, grecki formą, chrześcijański duchem, odwieczny treścią. Dramat o cierpieniu Hiob. Tak o swoim dziele pisał w 1940 roku 20-letni Karol Wojtyła w liście do przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka. Młody dramaturg odczytał starotestamentową opowieść o niezawinionym cierpieniu oraz niezłomności wiary z perspektywy chrystologicznej i dostrzegł jej paralele z losami pogrążonej w wojennej pożodze Polski. Po 80 latach od powstania tego niezwykle dojrzałego i bogatego w symbole tekstu, Polska Opera Królewska zaprasza na współczesną muzyczną interpretację Hioba, której autorem jest znakomity kompozytor, skrzypek, dyrygent i aranżer Krzesimir Dębski. Dębski ma na swoim koncie ponad 50 utworów symfonicznych i kameralnych. Jest autorem muzyki do ponad 50 filmów fabularnych i dokumentalnych, m.in. Ogniem i Mieczem, W pustyni, w puszczy czy Stara baśń. Napisał także muzykę teatralną do ponad 40 premier. Jak mówi sam kompozytor, na potrzeby tego dzieła stworzył swoisty idiom biblijny, w którym pojawiają się stylizacje na muzykę barokową, średniowieczną i renesansową, zderzone z fragmentami współczesnymi i z ariami. Spektakl wyreżyserował Tomasz Cyz, a wystąpią soliści, zespół wokalny i Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej pod kierownictwem Tadeusza Karolaka. To już jutro, natomiast w maju w Teatrze Powszechnym w Łodzi zapowiedziana jest prapremiera spektaklu pod tytułem Krzysztof, którego inspiracją jest postać Krzysztofa Krawczyka. Przedstawienie autorstwa Michała Siegoczyńskiego ma ukazywać zderzenie życia prywatnego z karierą wielkiego formatu. Jak wyjaśnił reżyser i scenarzysta przedstawienia, jest ono inspirowane życiem i twórczością niedawno zmarłego piosenkarza i ma dotknąć paradoksu bycia gwiazdą. Autorzy podkreślają, że gwiazdy show biznesu poprzez swój sukces i popularność często funkcjonują jako zmitologizowane figury oderwane od rzeczywistości, choć na co dzień to normalni ludzie z krwi i kości z takimi samymi problemami jak każdy. I właśnie to pęknięcie pomiędzy scenicznym wizerunkiem a tak zwanym normalnym życiem będzie kanwą przedstawienia.
losy zmarłego niedawno piosenkarza, to historia wzlotów i upadków, wielkiej popularności w Polsce, a jednocześnie sporego rozczarowania związanego z pobytem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To sekwencja różnych dramatów, które nie bardzo pasują do wizerunku ikony polskiej popkultury. To też zdecydowany odwrót artysty od religii, który w późniejszym czasie przerodził się w głęboką wiarę w Boga, odgrywającą w jego życiu tak ważną rolę. Prapremierę spektaklu zaplanowano na 22 maja. Paryski hotel Paradiso to prawdziwy raj dla kinomaniaków. I pierwszy taki hotel, w którym każdy z pokoi jest niczym kameralna sala filmowa. Można powiedzieć, że pobyt w hotelu Paradiso jest niczym nieustający seans filmowy. Każdy z pokoi został zaprojektowany tak, aby jego goście mogli w odosobnieniu rozkoszować się kinowym repertuarem. We wszystkich jego 34 pokojach ekran jest większy niż łóżko. Zaś w dwóch apartamentach pokoje zostały wyposażone w wygodne minisale kinowe. Gdyby tego było mało, w niektórych można również zorganizować seans, wylegując się w tym samym czasie w wannie i zażywając relaksującej kąpieli. Goście mogą skorzystać z 8 platform streamingowych, sięgnąć do kolekcji ponad 2,5 tysiąca tytułów na DVD lub wybrać coś z wielkiego repertuaru kinowego. Na dachu hotelu znajduje się taras z kinem na świeżym powietrzu. Jest też klub nocny La La Land, w którym można imprezować i ćwiczyć umiejętności karaoke. Nawet wychodząc na taras, nie da się zapomnieć o filmowej atmosferze, bowiem za oknem czeka na gości nie tylko niezwykła panorama Paryża, ale również wspaniałe dzieło znanego streetowego artysty J.R., ukazujące postać geniusza kina Charlie'ego Chaplina. Z kinowych tarasów i sypialni Paryża przejdźmy teraz dyskretnie do kuchni. Kuchni Caroline, a to za sprawą znakomitego spektaklu Warszawskiego Teatru Współczesnego. Caroline Mortimer jest gwiazdą telewizyjnego programu kulinarnego. Co tydzień oglądają ją 2 miliony widzów, książki jej autorstwa rozchodzą się w niebotycznych nakładach, jej życie jest idealne. Ma kochającego męża, wspaniałego syna, który właśnie ukończył studia z wyróżnieniem i piękną posiadłość. Jednak w pewien czerwcowy wieczór nad dom i życie Caroline nadciąga burza. Bo gdy gasną światła i kamery przestają nagrywać, pojawia się niewygodna prawda, a perfekcyjne życie okazuje się być tylko pozorem i iluzją. Ta świetnie zagrana sztuka pokazuje problemy w jakiś sposób już znane, którym jednak warto przyjrzeć się bliżej i zastanowić nad tym, co ujrzeliby inni, gdyby zajrzeli do naszej kuchni. Kuchnia Caroline do obejrzenia online na stronie Teatru Współczesnego. I tą teatralną informacją żegnam się z Państwem, mając nadzieję na ponowne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia.